wróćmy do podróży premiera Rakowskiego do Iraku i Kuwejtu. A były to pierwsze wizyty szefa polskiego rządu w obu krajach. W popularnych wyobrażeniach Irak częściej jawi się nam egzotyką, aniżeli nowoczesnością. Owszem, Bagdad dba o swoją przeszłość i tradycje, ale o jego współczesnym wyrazie stanowią nowe dzielnice, ujmująca architektura i stawka na rozwój gospodarczy i cywilizacyjny. Obsługując wizytę premiera, miałem okazję do własnych porównań. Pamiętam bowiem to miasto sprzed 10 lat. To zaś, co teraz notowaliśmy kamerą, wtedy jeszcze po prostu nie istniało. I coraz trudniej o takie zdjęcia, w których tle jest jeszcze stara arabska zabudowa. Irak jest naszym największym partnerem spośród krajów regionu. Serię oficjalnych rozmów rozpoczęła wizyta premiera u prezydenta Saddama Husajna. Już rozpoczęliśmy wymianę poglądów, ale to jest wymiana konkretna. Ponieważ jest związana z naszymi stosunkami gospodarczymi i politycznymi. Słowem, już zaczynamy współpracować. Gospodarzem wizyty był pierwszy wicepremier Republiki Taha Yassin Ramadan. Obaj premierzy przewodniczyli rozmowom. A co uzgodniono? Po pierwsze, dostawy ropy po 1 000 000 ton rocznie przez 6 lat. Po wtóre, współdziałanie w różnych dziedzinach przemysłu. W sumie opowiedziano się za dalszym ścisłym związkiem obu krajów. Daje nam to dobrą pozycję, bo irackie kontrakty zabiega teraz, gdy spokojniej nad Zatoką Perską, wiele krajów. Ważne jest więc, że mamy gwarancję na przyszłość, tak jak ważna okazała się nasza wieloletnia i nieprzerwana obecność w Iraku. Trzeciego dnia wizyty premier odwiedził załogi Dromexu, firmy, której dziełem jest kilkaset kilometrów szlaków komunikacyjnych w Iraku. Załoga przy tym liczy około 150 ludzi. W sumie mamy 1900 na tym kontrakcie. Fizycznych mamy 1600 i około 300 umysłowych. To się zmienia. Realizujemy po firmie Fujita japońskiej, która zeszła tutaj z kontraktu z niepowodzeniem. Polacy zapracowali na świetną opinię i może ona, jak wkrótce usłyszymy, zaowocować nowymi umowami. Będzie o tym mowa w Kuwejcie. Z lotu ptaka widać, jak miasto wychodzi na pustynię. Pustynia była tu zawsze. Nowoczesna zabudowa ma historię nie dłuższą niż ćwierć wieku. Honory domu w Kuwejcie czynił następca tronu, premier, szejk Saad al-Abdullah al-Salim al-Sabah. Wspomniałem o współczesnej historii Kuwejtu. Niepodległość uzyskał ledwie 28 lat temu. Całe państwo liczy mniej więcej tyle kilometrów kwadratowych, ile dawny polski powiat. Wyrosło na piaskach, jałowych, ale bogatych jak żaden inny punkt globu. Kilka metrów pod fundamentami tych domów zalegają jedne z najwydajniejszych na świecie złóż ropy. Ale dziś, proszę uważnie posłuchać, Kuwejt ma więcej dochodu z własnych inwestycji za granicą niż z wydobycia ropy. Pompuje się jej zresztą dziś tylko połowę tego, co na początku lat 70. O swoją obecność w tym kraju dbają więc największe firmy światowe, a o stosunki z Kuwejtem wszystkie liczące się państwa. W centrum finansowym o miejsce zabiegają liczni partnerzy. Jeśli pamiętać, że woda jest tu droższa niż ropa, to ozdobne fontanny przed budynkami rządowymi są specjalnym symbolem. Tu właśnie premier złożył wizytę emirowi Kuwejtu, Jaberowi al-Ahmed al-Sabadowi. Mam nadzieję, że wizyta ta stworzy nowe, szerokie możliwości dla rozwoju wzajemnej współpracy i dla lepszego wzajemnego zrozumienia pomiędzy Polską a Kuwejtem.
Rozmów politycznych było kilka tur. Te zaś zanotowane naszym mikrofonem i kamerą miały jakby charakter mniej oficjalny, ale bardzo konkretny. Wyspecjalizowane w tej dziedzinie, proszę bardzo, zapraszamy je do Kuwejtu. Niech nawiążą kontakt z Ministerstwem Pracy bezpośrednio i niech biorą udział w przetargach. Tak, oczywiście. Więc kule taki. My mamy specjalną firmę Dromex, która buduje... Nadejna Szaryka i Smacha Szaryka Dromex. Drugi odcinek autostrady w Iraku. Takomu wybina Turuk, Mwacharan Jadry Alan, Jakomu Alan Biamel. طريق النقل النقل السريع في العراق الجزء الثاني العراقيون są bardzo zadowoleni جدا بعملهم i nawet nasi się rozglądają za kolejną pracą, dlatego że kończą tam. هذه المؤسسة بدأت الآن تبحث عن إمكانيات للقيام بأعمال أخرى في المنطقة لأن هذه الأعمال في العراق على وشك أن تنتهي. Ja poradzę im, żeby stanęli do przetargu. وأنا ممكن رئيس الشركة أو أحد المسؤولين يزور الكويت ويقابل الأخ وزير الأشغال. Może ktoś z nich przyjechać do Kuwejtu i spotkać pana ministra pracy. Dobrze. بكل سرور سنعمل في هذا. أتقبل هذه الدعوة بكل سرور وامتنان. W dniach wizyty ulice kuwejskie zdobiły setki biało-czerwonych flag. Kontaktów, proszę państwa, z Kuwejtem będzie więcej. Roboczych, handlowych, traktatowych i kontraktowych. Kroi się współpraca w przemyśle naftowym, ale nie tylko. Fundamenty współdziałania zostały położone. Gmach współpracy będziemy wznosić wspólnie.